Cześć wszystkim, witam szczególnie nowo przybyłych na kanale, bo od ostatniego filmu doszło kilku subskrybentów, więc witam serdecznie. Ja jestem Adrian, prowadzę kanał na YouTubie Projekt Photovisions i zapraszam do filmu. Dzisiaj wybrałem się dosyć spontanicznie w takie miejsce, którego jeszcze nie eksplorowałem i będę tutaj szukał motywów głównie leśno-strumienno, takich można powiedzieć wiosennych nie za bardzo, bo jest 4 stopnie, śniegi dopiero topnieją, natomiast mam nadzieję, że znajdę jakieś takie fajne, miłe zakątki leśne. Chciałem dzisiaj zrobić film o fotografowaniu w trudnych warunkach świetlnych, ponieważ jestem akurat w porze popołudniowej, jest troszkę po godzinie 12 i chciałem Wam powiedzieć kilka słów o tym, jak fotografować, jak ujarzmić ostre światło słoneczne. Natomiast na tą chwilę przyszły ciemne chmury, pada trochę śnieg, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Tak czy siak, na pewno będzie element przygodowy, element eksploracji. Zapraszam do oglądania. Myślę, że będzie fajnych parę kadrów. Może zamiast o świetle pogadamy sobie dzisiaj o fotografii leśnej. Tak więc zapraszam serdecznie i ja jadę. Mam kilka miejscówek obczajonych. Powiem Wam również, jak obczajam nowe miejscówki, jakiej aplikacji używam i mam nadzieję, że coś fajnego uda się złapać. Tak więc ruszamy dalej. Trochę śnieg już mija. Jakieś słońce się przebija. Tam za mną na górze widać trochę słońca już, więc trochę będzie światła. Ja natomiast będę jechał taką drogą gruntową, która wiedzie w góry w stronę Parku Narodowego Skarvano-Roddalen. I po drodze właśnie mam takie małe scenki z wodospadami, z lasem. Czekajcie. O, mnie śledzi mnie kamera. I zresztą zaraz Wam pokażę. Takie właśnie mini scenki z różnymi potoczkami wypływającymi z lasu. Szukam jakichś nowych miejscówek, nowych jakichś fotospotów, ponieważ wszystko co bliżej domu strasznie mi się już, że tak powiem, znudziło i objadło. Zobaczymy dzisiaj kilka nowych miejsc, które sobie wypatrzyłem na mapie. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się coś ciekawego z tego zrobić, natomiast na pewno odwiedzę je w przyszłości, jeśli będą rokować jakieś nadzieje na fajne kadry w jakichś innych warunkach, bo dzisiaj warunki są dosyć kiepskie. Tak więc dzisiaj poeksplorujemy. Ile z tego będzie fotografii, jeszcze nie wiem. Właśnie patrzę tylko, jak tam dojść. Czy to ma sens, czy po prostu jedziemy dalej, bo chyba jedziemy dalej na razie. Natomiast ja do namierzania tych miejscówek używam kart to jest mapa po norwesku. Używam mapy z norweskiej strony fin.no, to się pisze przez 2 N. I tam jak klikniemy na zakładkę kart, wyświetla nam się mapa, gdzie możemy włączyć tryb właśnie fly foto i cała Norwegia ma naprawdę szczegółowe zdjęcia lotnicze wszystkich rejonów. Dużo bardziej szczegółowe niż możemy znaleźć na Google Maps. Ma wbudowaną lokalizację, więc zawsze możemy sobie wyświetlić też miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Nie ma niestety wbudowanej nawigacji, więc nie poprowadzi nas tak jak Google Maps. Natomiast łącząc te dwie jakby platformy ze sobą, Google Maps i Fin, możemy fajnie określić sobie na Finie właśnie znajdując miejscówki na zdjęciach lotniczych, natomiast później
daną lokalizację wklepujemy sobie w Google Maps, wciskamy nawigację i dokładnie w to miejsce się udajemy. W ten właśnie sposób namierzyłem już bardzo wiele fajnych miejsc. Skanuję sobie na przykład przebieg rzeki, gdzie po prostu ze zdjęć lotniczych widać, gdzie są jakieś bystrza, gdzie są wodospady. Czasem przychodzę też na opcję poziomicy na mapie, przez co widzę, gdzie są gwałtowne uskoki, na przykład na rzece, co gwarantuje jakieś bystrza wodne i tym podobne sprawy. No i oczywiście lasy, jakieś miejsca, gdzie mogę się, przede wszystkim właśnie miejsca, ważna sprawa, gdzie można zatrzymać się samochodem, czyli jakieś zatoczki przy drodze, to wszystko jest genialne właśnie pokazane na tych mapach lotniczych. Wychodzi słoneczko, więc jest nadzieja na jakieś dzisiaj jeszcze światełko, natomiast wszędzie wokoło są też bardzo piękne lasy. Lasy, które być może poeksploruję też, jeśli nie znajdę nic fajnego w kwestii wodospadów i potoków. Patrzcie, na przykład tutaj, gdzie się zatrzymałem. Są to takie właśnie typowo omszone lasy świerkowe. W typie górskim bym nawet rzekł, bo tak jak możecie zobaczyć, jest dosyć stromy spad. W dole płynie sobie rzeka. Po takich lasach też sobie można fajnie pochodzić, szukając motywów. Światełko w tym momencie jest dosyć ostre, ale jak wpada przefiltrowane przez igły, to spokojnie możemy takie światełko wykorzystać w naszych zdjęciach. Bez ryzyka przepalenia, no chyba że gdzieś trafia bezpośrednio na śnieg, więc takich rzeczy trzeba będzie unikać. Ok, ja jadę dalej, odpalam sobie mapkę, zobaczę, gdzie jest moje pierwsze miejsce, jakieś rokujące, ciekawe bystrza. Gdzie ja jestem? Znów mnie zgubił gimbal, coś ze mną dzisiaj nie chce współpracować. No, chyba odzyskałem kontrolę. Ok, ja wsiadam do samochodu i jedziemy. Tak wygląda pierwszy przystanek. Myślę, że przystanek fotograficzny. Postaram się tutaj przedostać przez te krzaczory i podejść bliżej tamtych wodospadów. Jest tu niezły spad aż do samego dna doliny, gdzie płynie główna rzeka. I bardzo fajnie to rokuje, tylko że najgorsze, że teren jest bardzo trudny i dosyć niebezpieczny, żeby tak sobie wolno, że tak powiem, eksplorować. Spróbujemy się przedostać nieco bliżej. Tutaj jest ładnie jest tamten fragment tego wodospadu, więc zejdę niżej na te skałki i coś postaram się już tutaj wykombinować. Co rzuciło mi się od razu w oczy, to, że na powierzchni tamtej wody, pokażę wam z tego, na powierzchni tamtej wody pływa bardzo dużo bąbelków, które właśnie przy długim czasie naświetlania będą nam tworzyły fajne wzory i linie, a być może nawet jakieś takie wiry wodne. Trzeba będzie poobserwować trochę te bąbelki i no coś pokombinujemy z długimi czasami na pewno. Włączę się, jak znajdę już jakiś kadr, żeby wam powiedzieć, co chcę osiągnąć, czym, jak, po co i gdzie. Tak więc ja tutaj się już wyłączam, bo czeka mi ostre zejście w dół. I włączymy się już tam na miejscu.
żeby trochę podyskutować o kompozycji. Dobra, spróbujemy coś tutaj sobie strzelić. W tym celu myślę, że założę szerokokątny obiektyw 16-35. Da mi on, myślę, najwięcej możliwości w tym tutaj, w tej lokalizacji, w tym miejscu. I co na pewno będziemy potrzebować, to filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny i myślę, że zobaczymy, jak będzie wyglądało na razie bez filtra szarego. Fotografuję rzeki, wodospady, gdzieś jakieś mokre skały, zawsze używam filtra polaryzacyjnego, bo naprawdę dużo to daje, odcina wszelkie odblaski, wyciąga kolory, detale, więc warto to naprawdę robić. Teraz zobaczymy, co my tu możemy wymyśleć. Jak mówiłem, mamy pływające bąbelki. Z tej strony są bardzo fajne skały, natomiast ta strona tutaj jest dosyć chaotyczna, więc ustawienia, z których będę korzystał, to oczywiście ISO 100 jak zawsze. Jedyne tylko słuszne ISO, jakie może być. Zakres przesłony od F9 do F11, może F16. Zobaczymy, jakie czasy uda się osiągnąć. I poza tym balans bieli zawsze mam ustawiony na pochmurny dzionek. Jak mówiłem, bardzo łatwo to skorygować później w postprodukcji. Zaraz przejdę tutaj na aparat i pokażę Wam, co będę kombinował. Tak więc... No już jesteśmy na aparacie, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Tak jak mówiłem, polaryzacja wody, patrzcie, ile daje. To jest niespolaryzowana woda. Gdy ją spolaryzujemy, automatycznie, ładnie znikają tutaj refleksy. Wszystkie bąbelki robią się ładnie widoczne. Jak widzimy, płyną z tamtej strony, tam tworzy się lekki wir prawdopodobnie i tutaj też powolutku się kręcą w tym miejscu. Więc gdybyśmy zrobili taki kadr, żeby mieć wodospad i linie z tych bąbelków plus te tutaj wiry dwa, byłoby naprawdę ciekawie. Bardzo brzydko wygląda tutaj ta łata śniegu. Kompletnie nie pasuje do naszego kadru. Myślę, że w tym miejscu zrobiłbym ujęcie pionowe, tylko nieco przesunął aparat, uważając, żeby wodospad nie schował nam się za te skałki w żadnym miejscu. Stawianie statywu jest bardzo ważne w tym momencie. Jak widzimy, tak jak mówiłem, ten róg zdjęcia jest bardzo chaotyczny, przez co chciałbym go ominąć, bardziej skupić się tutaj na tych skałkach, natomiast tu wchodzi mi śnieg, więc jedyne, co mogę zrobić, to zrobić pionowy kadr popiący cały wodospad aż tutaj dotąd, mniej więcej w ten sposób. Teraz skończę tutaj nagrywanie, zmienię aparat na pionowe ustawienie i
Zobaczymy, co uda się złapać. Na mój zestaw założyłem filtr ściemniający. To jest filtr ND1000. Dzięki temu mogłem zejść do 30 sekund naświetlania i osiągnąć efekt, który teraz jeszcze nie widzicie na ekranie, ale zaraz pewnie zobaczycie. Natomiast to, co mnie niepokoi, to, co dzieje się tam w dolinie, bo zaraz będzie mnie tu śnieg sypał na sprzęty. Więc robię jeszcze kilka szybkich kadrów, póki mnie nie zasypało, bo mam bardzo mało czasu. Zaraz będę musiał uciekać do samochodu niestety. Szkoda, bo jest tu fajnych dużo motywów, szczególnie te skałki bardzo mi się podobają. Bym podszedł bardzo blisko nich. Oczywiście musiałbym wtedy użyć focus stackingu, żeby złapać wszystkie ostre plany. Natomiast efekt końcowy byłby naprawdę super, więc może przeczekam w samochodzie tą śnieżycę. Myślę, że nie będzie trwała dłużej jak 5-10 minut, mam nadzieję. Jeszcze tu wrócę za chwilę i się pobawię z tym. Natomiast teraz już składam sprzęt. Zobaczmy, co tu wyszło. Chyba bąbelki nie są jeszcze zbyt widoczne. Kurczę, no. Szkoda. Pogoda mnie teraz przegoni, ale jeszcze tu wrócę może. A jak nie, to spotkamy się w kolejnej lokalizacji. Hej. Okej, ewakuowałem się do samochodu. Tak z takiego śniegu szybko można być totalnie mokrym, ponieważ się topi. I raczej kulki śniegowe lecą gradowe. Myślę, że niedługo to przejdzie, natomiast co chciałem bardzo tutaj podkreślić, kilka rzeczy, o których sam czasem zapominam, robiąc zdjęcia z bardzo długimi czasami. Przede wszystkim wyłączyć stabilizację obiektywu, bo ona może w trakcie robienia zdjęcia gdzieś tam szukać tej ostrości, szczególnie jak mamy filtr bardzo ciemny założony i może bardzo łatwo zepsuć zdjęcie, jakieś mikrodrgania mogą z tego powodu wyjść. Nie wiem, jak to technicznie wyjaśnić, bo sam nie wiem, jak to działa, ale wiem z doświadczenia, że nieraz, jak zapomniałem wyłączyć stabilizacji, to część zdjęć miałem nieostrych i nie wiadomo czemu tak naprawdę. Dopiero później zorientowałem się, że po prostu zapomniałem wyłączyć stabilizacji. Kolejna sprawa to opóźniacz migawki, czyli ja ustawiam sobie 2 sekundy. Jest to funkcja, którą możemy ustawić w aparacie, praktycznie każdym aparacie cyfrowym. Czyli mamy ten moment 2 sekund od momentu, gdy naciśniemy migawkę, do momentu, jak aparat zrobi zdjęcie. Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ w momencie naciskania aparatu zawsze są jakieś mikrodrgania. I w tym momencie, jak naciśniemy i on zacznie już jakby robić to zdjęcie, no to jakieś tam mogą być delikatne rozmycia i poruszenia. Więc to jest bardzo ważne, żeby włączyć sobie ten opóźniacz. Ustawiony aparat. Strykamy. Puszczamy go 2 sekundy, on się ustabilizuje wtedy. Zrobi sobie zdjęcie i dopiero po tym sobie możemy oglądać dalej. Dwie takie bardzo ważne sprawy. No i co, ja ten czas wykorzystam na to, żeby coś zjeść. Mam nadzieję, że jeszcze coś dzisiaj zrobię, bo na razie to strasznie mocno zaciągnęło. No nic, szkoda by było odwiedzić tylko jedną lokację, jadąc prawie godzinę czasu od domu. Ale tak to bywa. Taka jest norweska jesień, że nigdy nie można spodziewać się zbyt wiele po pogodzie. Jest bardzo zmienna i no i chyba normą jest to, że w maju pada jeszcze śnieg, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Thank you.
There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Jadę właśnie zobaczyć teren nieco dalej, bo Śnieżyca nie chce ustąpić. Droga robi się coraz gorsza. Jest coraz więcej błota, więc samochód, który wczoraj myłem, no niestety, śnieg nie chce przestać padać. Teraz, nie wiem czy widzicie, gradowa burza zamieniła się w taki regularny, wolno spadający, gruby śnieg. Typowo zimowy krajobraz. Tym bardziej, że wjechałem wyżej w góry. Niestety jest tu nadal bardzo dużo śniegu. Myślę, że jeszcze dobry miesiąc, zanim to wszystko stopnieje i stąd zejdzie. Jest już w zasadzie prawie początek maja. No niestety w górach w Norwegii zima trwa do czerwca, lipca czasami. Patrzcie w ogóle jak to pięknie wygląda. Powoli zasypuje mi szybę, więc... Natomiast macie mniej więcej pojęcie, z czym mam do czynienia dzisiaj, z jaką pogodą. I nie wiem, czy uda się coś dzisiaj złapać jeszcze. Jakby się nie udało, to nagram po prostu krótkie pożegnanie z trasy. A jeśli coś jeszcze uda mi się nagrać bądź sfotografować, wrzucę teraz. Mam tylko jakieś 30-40 minut czasu, zanim muszę mniej więcej stąd wracać, więc kiepsko to widzę. No niestety tak bywa czasem w plenerach, szczególnie w taką niepewną pogodę. Natomiast nie powiem, że jestem zawiedziony, bo nie jestem. No, zawsze dobrze wyjść z domu, szczególnie jak ostatnimi czasy dużo pracowało się przy komputerze, oczy pieką i brak już pomysłów kreatywnych, więc dobrze się wybrać. Ależ przepięknie ten śnieg wygląda, normalnie jak w zwolnionym tempie by leciał. Idę nagram może jakieś wideo szybko, to wam jeszcze wrzucę. Okej, dobra, sytuacja jest taka, że śnieg przestaje padać, a ja właśnie zatrzymałem się, w sumie w tym samym miejscu jestem, co nagrywałem z samochodu, ale zobaczyłem na mapie, że to jest bardzo blisko lokalizacji, którą chciałem koniecznie zobaczyć, którą wcześniej wypatrzyłem sobie na mapie w internecie. Jak słychać, za mną ta droga prowadzi do takiego mostku, gdzie są takie bystrza wodne, może małe wodospady, nie wiem nawet jak to wygląda, dlatego idę to zobaczyć chociaż. Jeśli śnieg znowu nie zacznie padać, zrobię tam jeszcze kilka ujęć
i wtedy już będę cisnął do domu w pełni zadowolony. Oczywiście miałem jeszcze kilka innych miejscówek pozaznaczanych, niestety nie będę miał już czasu dzisiaj na to. Wodę słychać potężnie całkiem. Pokażę Wam, jak to wygląda.